Masz wrażenie, że Twoja mowa czasami jest nudna, a może zbyt szybka, albo zbyt wolna? Jeśli tak, to wiesz, co to oznacza? Że jest ona mechaniczna. A jeśli tak jest, to pokażę Ci dzisiaj parę ćwiczeń. Ale zanim ćwiczenia, musimy dowiedzieć się, czym jest mowa mechaniczna. Pokażę Ci. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Badania pokazują, że rodziny przeważnie nie mają intencji regularnego spożywania śmieciowego jedzenia. Ale już jakoś tak się dzieje, że wzorzec raz w miesiącu powoli nuda. Pierwsze ćwiczenie. Kiedy mówisz za szybko, zastosuj taką metodę. Tam, gdzie będziesz mieć przecinek, zrób sekundę przerwy. Tam, gdzie kropkę, 3 sekundy. Spójrz. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Badania pokazują, że rodziny przeważnie nie mają intencji regularnego spożywania śmieciowego jedzenia. Dzięki temu trochę zwolnisz. Na początku trochę będzie to mechaniczne, ale to Ci pomoże. Drugie ćwiczenie pomoże Ci w sytuacji, kiedy ta mowa jest trochę za wolna. W tym wypadku pierwsze zdanie przeczytamy sobie wolno, ale następne bardzo szybko. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Badania pokazują, że rodziny przeważnie nie mają intencji regularnego spożywania śmieciowego jedzenia. Widzisz? Dzięki temu przyspieszysz, a Twoja mowa będzie różnorodna. Trzecie ćwiczenie poćwiczy Twoją modulację. Spróbuj coś takiego. Podziel wyrazy na sylaby. Jedna do góry, druga w dół. W ten sposób. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Dzięki temu pobawisz się trochę swoim głosem, a tym samym lepiej go poznasz. Czwarte ćwiczenie pomoże Ci w intonacji. Pobaw się trochę tym. Dajmy trochę emocji. Spróbuj na przykład płaczliwie. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Albo bądź bardzo zdenerwowany. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Albo po prostu wesoły. Jednak nawyki kształtują się, nie pytając nas o zgodę. Dzięki temu wyjdziesz ze swojej strefy komfortu, a tym samym lepiej będziesz pokazywał odbiorcy swoje emocje. Wniosek jest jeden. Pobaw się swoim głosem, a lepiej go poznasz. Do zobaczenia w następnym filmiku.